4000 damage'a na stokowym dziale, na ósemkach. No ten wynik robi wrażenie. Siemanko widzowie, witajcie. Jeżeli zastanawiacie się, jakie czołgi mają najniższą penetrację, to dzisiaj zagramy sobie od 1 do 10 tieru czołgami z najmniejszą penetracją na zwykłych pociskach, żeby było bardzo trudno mi zrobić sensowny wynik. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Jesteśmy na stronie World of Tanks EU, jest taka czołgopedia. Pierwsze tiery sobie wybieram. No i tu mam taki parametr jak penetracja pociskiem standardowym. Segreguję sobie to od najmniejszej wartości. No i na pierwszym miejscu najgorszą penetrację ma Reno Otsu i właśnie nim zaczniemy odcinek. Okej, okay, mamy pierwsze poziomy, rzuciło z drugimi tierami. Matchmaking fatalny dla mnie. Ja wam przypomnę wam 23 penetracji. Więc będzie ciekawie. Ogólnie tak jak możecie się domyślać, to jest stokowe działo, to nie jest najlepsze działo. I na tym odcinku pewnie będą królować właśnie jakieś stokowe działa, które będą mieć kosmicznie niską penetrację. Zresztą zobaczymy sami, jakie czołgi będą królować. Ogólnie co mogę jeszcze wam powiedzieć, to jest to, że formatowałem mój komputer i wszystko ustawiam na nowo. Nie wiem, może gdzieś będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o dźwięk, może coś źle tam poustawiałem. Sam do końca nie wiem, jeżeli czujecie jakąś różnicę, że coś jest gorzej, lepiej, to śmiało dajcie mi znać w komentarzu. Bo nie jestem pewien tego, co zrobiłem. Po prostu musiałem sformatować komputer i nie wiem, czy wszystko dobrze, poprawnie ustawiłem. Jedzie sobie MS1. Nie wiem, czy ja na taką... Nie no, MS1 chyba... O, coś przebiłem, przebiłem. Jest 25 damage'a. Wydawało mi się, że będzie o wiele gorzej. O, jest też pierwszy tier STRV. Dobrze, dobrze, dobrze. Czołgi wjechały na górkę przeciwnika. Nasz Panzer 2 rozwalił sobie to MS1. Ale właśnie, tu jest ten STRV i to jest mój damage, to jest moja szansa, 80 damage'a. Podejdziemy sobie jeszcze agresywnie, chyba nie spodziewałem się, że ktoś tam będzie kampić tak chamsko. Może, ale na taką odległość też będzie mu ciężko mnie przebić i trafić, tak na to liczę. Dobra, mamy to, mamy też fraga, 240 damage'a, jest naprawdę dobrze. Aha, jest Cruiser 1, okej, okay. Rafał. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz odcinek. Wychylony. Na razie nic mi nie weszło. Aha, M2 Light. Kampi się z tyłu. Wiecie, na taką odległość te czołgi mają niską penetrację i mnie kolega nie przebił. Ale nadal nie mogę tu grać. Bo tak, MS1 jest na A4. Cruiser tam defensywnie. Podjechać nie ma co. Górka jest też przegrana. Według mnie ja tu powinien gdzieś podjeżdżać i na 50 metrów świecić właśnie naszą górkę dla... Znaczy przeciwnika górkę dla naszych sojuszników. No akurat tego pancera nikt nie strzeli, ale jeżeli ja podjadę sobie w to miejsce gdzieś tutaj, no to wtedy może nasi sojusznicy coś strzelą do tych czołgów, które są na górce. Przegrywamy. I ogólnie no to... O, jest leś traktor. Ktoś go strzeli, proszę. BT-2 przejeżdża. Nie wiem, czy ja przebiję BT-2, to jest drugi tier. Co prawda BT-2 nie ma jakiegoś pancerza. O, przebiłem raz. 8 damage'a za cały magazynek. O, widzicie, jest w końcu. Dostał leś traktor, teraz chyba nie przebił go. O, widzicie, że kolejny czołg dostaje. Akurat to nie jest po moim spocie ten Panzer 2. No i popadały te czołgi, które były na górce. I teraz to jest moja okazja właśnie, żeby odbić górkę, tylko ten Panzer 1 będzie problemem. Ale i tak pojadę, no bo on nie powinien mnie zaświecić. A na górce jest tylko jeden czołg, więc powinno być ok. I ten, to jest jeszcze niszczyciel, który nie ma pancerza. Z tego co kojarzę. O, widzicie, jest tam. Ma mało HP, więc jedziemy pewnie na niego. O, już go nie ma. No i pytanie, czy pomóc naszemu pancerowi 2, czy... Aha, dobra, już temu nie pomogę. Nie wiem, może to jakoś wejdzie. 3 HP mu zostawiłem. Jestem w słabej sytuacji ogólnie, ale muszę teraz pomóc naszemu pancerowi 2 na pewno. BT-2 jedzie. Tylko żeby skupić ten celownik. Dobrze, jest. Rozwaliłem tą BT-2. No i widzicie, on mi się świeci cały na czerwono. Ja mu nic nigdzie nie zrobię. Ja muszę tam podjechać, odwrócić uwagę, żeby M2 Light do mnie strzał. W sumie zacznę strzelać, żeby on się odwracał na mnie. A nasz Panzer 2 musi go wykończyć, inaczej ja tego nie wygram. Jeżeli ja od tyłu wieży... O, tu mi się coś świeci na pomarańczowo.
No ale jeżeli on mi się świeci wszędzie na czerwono, nawet od tyłu, no to jest tragedia. O, weszło coś. Dobra, czyli jednak mogę go przebić. Ale to na pewno są jakieś piksele. Super, Panzer 2 wygrała to starcie. Więc został sam Panzer 1, który jest na 1 strzał, ma 3 HP. Oho, jest Panzer 1. Dobrze, rozwaliłem go. Udało mi się go jednak przebić. 300 damage'a, 3 fragi. Nie ma tragedii jak na pierwszą bitwę. A my przechodzimy teraz na drugie poziomy. No i tu najniższą penetrację ma T60. 22, czyli tyle samo ile na pierwszym tierze. To może być jeszcze trudniejsze zadanie. Okej, zobaczcie jaki to jest magazynek. Ja go ładuję 26 sekund. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje w grze. Mam 2000 pocisków. Penetracja 22, średnie uszkodzenie 8. Czuję się jakbym grał takim tym T7 Combat Carem. Chyba tam jest podobne właśnie działo. No i mamy ENSK. Losowanie z dwójkami. Nie wiem, czy uda mi się właśnie zrealizować jakiś fajny magazynek na tym odcinku. Na pewno chciałbym, nie wiedziałem, że taki czołg w ogóle istnieje i ma coś takiego. Może być ciekawie. Drugie poziomy, widzimy, że tam nasz N2 Light podjechał agresywnie. Nasz Tekę podjeżdża, ja również podjadę. Trochę czołgów już ma spota i dużo czołgów właśnie z naszej strony i przeciwnika jest w mieście. Więc tu raczej spotkamy jakieś pojedyncze czołgi, tak mi się wydaje. T4-5 przejechał sobie tam. Okej, okay. Su-18 możemy tu zaraz spotkać. No na razie nikogo nie widzimy, to jest... O, widzicie, jest Su-18. No i strzelam. W zasadzie to... Co tu w ogóle się dzieje? Ja go nie skończyłem jeszcze z tym magazynkiem. 138 do damage'a, ale mamy damage, więc jest dobrze, kogoś przebiłem, ale serio, udało się. Co prawda nie wszystkie pociski i zobaczcie, że znowu ładuję ten potężny magazynek, o ile tak możemy go nazwać. No ja muszę komuś wyjechać na plecy. To jest najważniejsze, żeby przebić. O, ale widzę, że tu mi się świeci kolega na zielono, więc strzelamy. No i kolega jest spompowany. Co tu w ogóle się wydarzyło? 220 damage, ani 358 mamy już. No i teraz tak, nasz jeden czołg kapuje, tu są czołgi z tyłu. Tego lighta mogę przebić, widzę, że mi się świecił na zielono. Ale oni odbijają bazę. Ja trochę się obawiam, że mnie spuszują, do tego się cofnę. Jest TKS. Light został skończony. O, jest to 7 Combat Car w ogóle, to jest ten czołg, o którym mówiłem, który też ma ten taki karabin. Rykoszet. Dobra, wychylam się na tego cruisera, te czołgi w mieście. Oj, niestety tu mi się świeci na czerwono. Nawet bok wieży mi się świeci na czerwono. M2 Light wyjeżdża. M2 Light ma pancerz, z tego co kojarzę. Nie wiem, czy pojechać po tego TKS. Dobra, jadę tam do tego miasta i tak. Bo muszę się schować. Chyba, że w tym okienku? Nie. Za niski jestem, żeby w tym okienku grać. Nie wiem, czy cruisera w ogóle od tyłu przebija. Może być TKS zaraz przede mną. Tego nie przebija. Jest TKS. No to strzelam w TKS. Niestety biedny polski czołg obrywa. Zobaczcie, że on mi się świeci cały na czerwono. Nigdzie go nie... O, przebiłem go raz. Za 8. Nasz M2 Light padnie. Ja chciałbym pojechać po tego TKS, ale już w TKS zostanie rozwalony. Ale... No tragedii nie ma. W sumie. Ten magazyn strasznie długo się ładuje. Ciekawe, czy ktoś z was wiedział właśnie, że... Na tym drugim tierze jest taki magazynek. Dobra, Panzer 2 wychylił się. Widzicie, on mi się świeci cały na czerwono. Nie wiem, czy... Jeżeli go objadę, to... Mogę go przebić? O, przebijam go. Super. Co w ogóle ja z nim zrobiłem? Oj. No i teraz nie wiem co... Będę gąskować, no nie wiem, gdzieś strzelam, gdziekolwiek się da, ale nie mam silnika i jest po mnie. No nie spodziewałem się, szczerze. Wydawało mi się, że ucieknę sobie właśnie za tym budynkiem tutaj, tak sobie przejadę, ale gościu mi dał gąskę z silnikiem. A ja nie mam zestawu naprawczego nawet na tym drugim tierze. Dobra, zobaczmy teraz trzecie poziomy. No i tu najniższą penetrację ma Panzer 1C.
23 penetracji, więc mamy o jedną penetrację więcej. Mamy stepy, trzecie tiery. Panzer 1C, każdy dobrze zna, to jest najlepsza zabawka właśnie na trzecim poziomie. Czołg kolekcjonerski, bardzo polecam, jeżeli chcecie właśnie tak odreagować, odstresować się na tych innych poziomach, to Panzer 1C jest świetną zabawką, bardzo mobilny czołg, jeden z najszybszych w grze tak naprawdę, pod względem prędkości maksymalnej, sami zresztą zobaczcie. To działo oczywiście jest stokowe, to nie jest to najlepsze działo, jakie mamy. Mamy właśnie 23 penetracji, na złocie tu jest 46, średni damage 11. Nie wiem do końca, że to będzie też ten karabin taki maszynowy, jak jest to, bo to typowe działo ma bardzo podobne działo jak ten poprzedni czołg, co miał. Na zdrowie. Panzer 1C sobie przejechał właśnie tam, po drugiej stronie widzimy, że jest jeden czołg, ja dostałem po spocie. Nie wiem, czy 23 penetracji będzie wystarczająco dużo, żeby cokolwiek zdziałać, bo to już są trzecie tiery, tu nie ma drugich poziomów w ogóle, to jest full trzecie tiery. Więc może być ciężko, może też ewentualnie będę taranować kogoś dzięki swojej mobilności. No widzę, że ta druga strona pada i zastanawiam, czy tam jest sens właśnie, żeby podjechać. Dobra, jedziemy na to Hicha T29, dostałem spota ze środka, ale ja zaświeciłem tego FCM-a, więc nie ma tragedii, jeżeli on mnie nie trafi, to będzie w porządku. Mam pierwszą ofiarę, ten Hiche. Powinien zostać przebity, bo to jest japoński czołg. Chociaż świeci mi się cały na czerwono. Tył wieży też. O, tył. Dobra, jest. Mamy damage. T29 do mnie nie trafił. A ja tak szybko w ogóle przeładowałem ten magazynek, że... W ogóle po tej aktualizacji nie widać celownika, jeżeli na 10 autaim. Nie wiem, czy to zauważyliście. Bo jak ja celowałem tego Hicha, to czekałem, aż celownik mi się pokaże, a nie miałem celownika. Dobra, tył tego od boku. Dobra, od boku nie przebija. Akurat tak tyłem się chowa za tą skałą, niestety. Dobra, mam tył. Dobra, od tyłu wchodzi. Oj, T29, muszę uważać. Bardzo szybko ładuje ten magazynek. W porównaniu do tego poprzedniego, drugiego tieru. No, jak coś, to moja dziewczyna jest chora. Możecie to usłyszeć. Niestety. Dlatego mogą być takie różne rzeczy w tle. T29 nie może za mną nadążyć, ale został wyrolowany. Dobra, i rozwaliłem. Mam fraga. Mam dwa fragi, 355 damage'a. Elegancko. Jedziemy dalej. No teraz się na mnie odwraca. No świeci się na czerwono. Zobaczymy, jak podjadę. Nie trafił. O, ktoś go rozwalił. Super. Jedziemy po tą Martę. Gdzie może być artyleria? Artyleria może być na K0, ale też mogła podjechać sobie na tamtą flankę, bo ona była od początku wygrana przez przeciwnika. Mogłem też ją ominąć. Aha, jest tu. No to wszystko jasne. Chociaż nie jestem taki pewny, czy przebiję tą artylerię. Monika 1.05. Dobra, jest na zielono, więc przebiję. Objadę sobie jeszcze elegancko. Okej, odbijałem się, ale to przez to, że był taki kąt. I źle przycelowałem. Delikatnie się ruszyłem i już przebiłem artę. No i zostały trzy czołgi. Czy tu się uda zrobić specjalistę? Wątpię, bo to 70 zaraz chyba padnie. Raczej nie ma dużo HP. A nie, ma full. No to może spróbujemy jeszcze zrobić specjalistę. No zresztą, sami widzicie, jaki ten Panzer 1C jest fajny, jeżeli on jest stokowy. A ja takie robię wyniki. Dobra. On teraz ładuje. Świeci mi się tu na zielono. Niestety nie udało mi się go na ten magazynek skończyć, ale na ten już go rozwala. Czwarty frag. Jedziemy dalej. Dobra, jedziemy. Ma 150 HP. Nie wiem, czy Valentina przebija. Wydaje mi się, że ten Valentine ma jakiś pancerz. Chociaż świeci się na pomarańczowo. Dobra, autoaima używam. O... Teraz nie wiem, czy ja się wyrobię. Tu wierzy? Nie. Dolna dolnej płyty? Nie. Gdzie ja mam go przebić? Tu mi się coś świeciło na pomarańczowo przez chwilę. Nie ma opcji. W ogóle to tak wydaje mi się, że w tym odcinku będzie sporo takich sytuacji, gdzie będę podjeżdżać do jakichś czołgów i nie będę w stanie nic zrobić, niestety. Ale penetracja to jest
jeden z najważniejszych parametrów, jeżeli chodzi o tą grę i sami widzicie, co się potem dzieje. Jest 170, o, tu mi się świeci na zielono, podpaliłem go. Więc super. No i dobra, mamy go. Jakbym mógł, jakbym był w stanie przebić Valentina, to jeszcze specjalista by wpadł. Ale nie udało się. Tak jest, zacna bitwa, 652 damage'a, 5 fragów. Jest w porządku. Zobaczmy teraz czwarte poziomy, co tutaj jest na tych tierach. I najniższą penetrację ma Panzer 2 Lux i spodziewam się, że to będzie dokładnie to samo działo, które było na Panzerze 1C, więc będzie jeszcze trudniej. No i mamy Ruinberg, losowanie z czwartymi poziomami. Przypominam, że to jest to działo, które było na Panzer 1C, działo dokładnie 23 penetracji. I z tym działem ja miałem problemy, żeby przebić niektóre trzecie poziomy nawet od tyłu, a tu mamy full czwarte tiery, więc jeżeli uda mi się cokolwiek przebić, to będę naprawdę zadowolony. Widzę, że dużo czołgów jedzie sobie w te akademiki. Też do końca tak za bardzo nie mogę spotować na tej mapie, chociaż oczywiście też się postaram. Jedzie Lux, dobra. Lux to jest moja szansa. I przebiłem go, 40 damage'a. W ogóle zauważyłem, że ten Lux jest bardzo zwrotny. Naprawdę dawno nie grałem tym czołgiem. Grałem nim kiedyś, kiedyś się grało nim turnieje na czwartych tierach, ja pamiętam. Bo ten czołg jest naprawdę fajny. Mobilny, taki żwawy. Też miało działko całkiem przyjemne. Oczywiście to nie jest to działo, bo to jest stokowe jakieś działo. Ale sami zresztą widzicie, jak ja szybko się obracam. Tak. No co mogę wam powiedzieć więcej. Nie wiem, czy jest sens wychylania się na niego. On chyba strzelił, więc spróbuję. No ale i tak mu nic tam nie zrobię. W mieście jest mało tych czołgów. Nie wiem, no tam dojechać też za bardzo nie mam jak. Spróbuję zagrać sobie w tych krzakach. Może kogoś zaświecę, może zaświecę artylerię, postrzelę, bo ona tak strzeliła gdzieś z tamtych sektorów. Więc może mi się to uda. Wjeżdżam sobie w te krzaczki. O, 14 TP. Ten czołg chyba? Nie, no świeci mi się na czerwono. Na pomarańczowo. No dobra, ryzykujemy. No, z takiej odległości chyba nie ma co. Nie mam spota, to jest ważne. Ustawię się w tych krzaczkach nadal, bo może wykryję tą artę po strzale, chociaż teraz ona strzeliła i jej nie wykryłem, więc nic to nie zmieni. No ogólnie, jeżeli my będziemy przegrywać tą bitwę na każdej flance i nigdzie jakoś nie będzie takiej otwartej flanki dla mnie, no to nie widzę za bardzo scenariusza, gdzie ja mógłbym sensownie coś poradzić. Przepatrzcie się, cały czas jest na czerwono dla mnie wszędzie. Ten, te 6 medium to w ogóle nigdzie go nie mogę przebić, a tego to deka też nie. Jest Lux, dobra. O nie, to jest M5 Steward, przepraszam. Zobaczcie, że M5 Steward to nawet nie mogę przebić, ale dostałem po asyście. Muszę tylko uważać właśnie na Matyldę i te czołgi, które są tam. Arta strzela, dobra. No, pojadę po tego STRV-a i Cruisera. Może jakimś cudem przebiję te czołgi. B1 wątpię, bo to jest czołg ciężki na czwartym tierze. 0,6. 40 damage'a tylko u mnie. Może tego, przepraszam, Sava, nie STRV-a. O, świecił mi się tam zielono, widziałem z jakiejś odległości, tylko Matylda będzie też podjeżdżać pewnie i tu już się rodzi kłopot. Widzicie, jest na zielono. Przebiłem go, do 20 damage'a jest zakasowane. Dobra, strzelamy. Nie wiem, czy od przodu go przebije. Nie, od przodu go nie przebije. Niestety, B1 tam sobie jedzie. No, ten odcinek jest coraz trudniejszy. Jak na tym pierwszym tierze tak naprawdę to przebijałem, tak na czwartym tierze nie wiem sam do końca, co powinienem robić. Tu jedzie sobie B1. Ja objadę i jadę po tego niszczyciela. W ogóle ta, ona nie jest jakoś zainteresowana. Dostałem gąskę. Dobra, all time. Mam go bokiem. Dobra, mamy to, mamy fraga. O Jezu, ale dostałem od arty za 169. Matylda sobie tam przejechała, ta B1 jest puszczona. Jest 14 TP. On na moje szczęście jakoś tak nie ogarnia. Wyjechałem mu na plecy. Dobra, przebiłem go i podpaliłem go. Więc jeszcze ratuję ten odcinek. Dobra, rozwaliłem. Kolejny frag. 460 damage'a. Nie wiem, B1 może tu wierzy, ale nie no, świeci mi się na czerwoną, więc chyba nie. Cruiser 4? Wątpię, jak ja tego Cruisera 3 tieru nie przebijałem. Aha, no tak, Arta mnie wyjaśniła. No ale postarałem się i tak, musicie przyznać, że no było ekstremalnie trudno na tych czwórkach. Dobra, przechodzimy teraz na piąte poziomy.
I tutaj najniższą penetrację na piątkach ma pałka 3001H, 43 penetracji, więc mamy trochę więcej tej penetracji. Zobaczymy, czy mi się to przyda. Potem jest A20, 25 TP, OI i tak dalej, sami widzicie. Okej, okay, mamy mapę Rzeka Perłowa, VK 3001H, penetracji mamy dokładnie 43, 110 damage'a na złocie, to są hity, które mają 87 penetracji. Wydaje mi się, że to działo możemy trochę sklasyfikować jako trollgun. Ładujemy dosyć szybko, ale przepatrzcie się na prędkość pocisku, 308 metrów na sekundę na kumulacyjnych, na PK-ach 385 i na HK-ach 38. Ogólnie to w porównaniu do takiego Luxa, to Luxa mogłem łatwo objeżdżać jakieś czołgi i to był czołg lekki. Tak teraz mamy tą V-kę, która no nie jest jakimś demonem prędkości i w sumie to jadę sam na flankę. Tak teraz ogarnąłem. Ja chciałem odbić i tak do lewej i grać sobie właśnie na środku od tej lewej strony, niż jechać tędy. No, chyba frontalnie nie jestem w stanie tych czołgi było przebijać, więc nawet nie ma sensu, że tam dojeżdżał. Jest Chaffee. O, Chaffeeka może bym przebił, jeżeli by on się wychylał. Może pomogę naszemu KW-1. Aha, Skoda podjeżdża. No nie wiem, czy ja przebiję tą Skodę. Ten Turan będzie wjeżdżać na plecy. Ja chcę się ustalić w taki sposób, że wiecie, strzelę coś do niego i od razu uciekam sobie w tą stronę pod naszych sojuszników. Churchill 3, to już jest tragedia. Aha, Turan jednak do mnie. Okej, okay, za zero w gąskę. No i ten Turan do mnie strzela. Uciekamy. Pod naszą Artę. Pod naszą Skodę. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle uciec. Ten Turan bardzo agresywnie na mnie jedzie. Wynik to 3-0. 4-0. Nawet tak naprawdę nie miałem okazji za bardzo strzelać. Mhm, ten Turan. Nie, on chce się na mnie ulać niestety. Tylko on sobie nie zdaje sprawy z tego, że jeżeli on tu podjeżdża, no to wychyla się pod te nasze czołgi. Ma też Skodę na plecach. O, mam go bokiem. Będzie damage? Nie, już przodem. Zobaczcie, że przód włazu nie mogę przebić. Jest tyłem. Dobra, przebiłem. Pierwszy strzał, 107. Super. Kolejny strzał. I kolejny. No i nie ma go. Jest. 367 damage'a. Churchill trzeci. Dobra, ja go chyba nawet od tyłu nie przebiję, chociaż sam do końca nie jestem pewien. No to, aha, Churchill sobie tam pojechał. Okej, okay. Dwie arty jeszcze są. No, zastanawiam się, co zrobić. Chyba podjadę od lewej strony. O, może tego AMX-a przestrzelę. Jest też typ T34. M10. O, tego M10 chyba on nie ma pancerza, więc powinienem przebić. Dobra, L7 na pewno to będzie łatwy do przebicia czołg. Zobaczcie, jakim to lobem strzela. Ale trafiłem go dwa razy. Fajne strzały weszły. 540 damage'a. Podjeżdżamy. Jeszcze są artylerie, które mógłbym przebić. Nie wiem, co za bardzo mogę dodać. O, widzicie, Churchill 3 może tak naprawdę skończyć wszystkie czołgi, które mamy na środku. Już ta przewaga topnieje, a wręcz to przeciwnik ma po HP przewagę. Ale nasza AT2 tam musi szturmować i przepchnąć typa T34. O, jest Churchill. Na 50 metrów się zaświeciliśmy. On będzie zjeżdżać. Jeżeli zjedzie, to może się rozwalić nawet. O nie. No i on jest przodem. No i chyba mam garaż. No, na czerwono nawet mi się świecił. M10 też. O, to chyba bitwa będzie przegrana niestety. Szkoda, bo czekałem na AT2, aż wypnie tego typa. Nie spodziewałem się, że Churchill mi tak zjedzie. A, trudno. My przechodzimy na szóste poziomy. No i tu najmniejszą penetrację ma KW2. Ale na jakim dziale KW2? Na 122. Mamy naszą KW2, ale słuchajcie, to nie jest KW2 z tym działem 152 mm, tylko to jest KW2 z działem KW1,
Mamy załadowane full normalną amunicję, która ma 61 penetracji, a to są pociski odłamkowo burzące. No, może być bardzo ciężko, ale rzuciło sympatycznie, bo szóste tiery. Oj, typa, ja mogę przebić. Szkoda, że nie byłem wcelowany. Mogłem być wcelowany na samym starcie i się tego spodziewać, bo nasz super Chaffee podjechał sobie w krzaki. Pewnie gra ze systemem obserwacji, dlatego go zaświecił w tym krzaku. Albo tam go wcześniej na podjeździe zaświecił, nie pamiętam już do końca. Ja podjeżdżam no, na górkę chyba. KW1S po drugiej stronie. Na tych hajkach troszeczkę będzie inna sprawa i teoretycznie łatwiejsza niż na zwykłej amunicji. Ale nadal to nie będzie takie łatwe. Zobaczymy w sumie, jak po zmianie hajków strzela się właśnie z takiego działa, które ma tą penetrację no, bardzo słabą. Ciekawe, za ile te strzały będą mi wchodzić, bo osobiście nie grałem za dużo czołgami, które takie mają trollgany. I w szczególności takie trollgany, które mają małą penetrację. Jedzie też 485M. On sobie zjedzie do tego dołka. No ja muszę i tak jechać na górkę, ewentualnie tą Skodę może strzelę. Aj, było blisko. No snajpienie tą KW2 za dużego sensu nie ma ogólnie. Ale wiadomo, to jest ruski czołg. Tu może czasami wszystko wchodzić i nic. Dobra, mamy Hellcata. Hellcata to na pewno przybije. Z tego co pamiętam, do Hellcat w ogóle pancerza nie miał. No niestety już mi się schował. No ale oddam jakiś tam strzał na ślepo, może coś tam będzie. Zaraz będziemy na górce. Ciekawe, czy spotkamy to KW1S. W ogóle jak ja widzę KW1S, to zawsze mam tam to działo 122 mm. Ale teraz to KW1S takie mocne nie jest. O, jest to KW1S. Wykryte przeze mnie. Ja na spocie też muszę uważać z prawej strony, żeby nie dostać. STRV podjeżdża. No moi sojusznicy grają trochę zbyt defensywnie, dlatego ja nie mogę podjechać właśnie pod ten młyn między innymi. No mamy KW1S, dolna płyta. 191. Więc coś tam wchodzi. Ciekawe. Jak się kontuje. 66. Oj, mogłem w STRV mogę przebić po wieży. No. Poleciało gdzieś to pewnie w działo czy coś. I strzeliłem go za bardzo mało. STRV do mnie strzela. Ja już jestem bardzo mocno obity od tej arty. Dostałem za 285. Niestety taka W2 to dosyć spora stodoła. No i teraz wygląda to słabo. STRV się wychyla. O, weszło 448. Dobra, cofam swoje słowa. Mamy przebicie na STRV-ale, więc super. Pierwsze przebicie. STRV-ka wychylona, ten pancer. Dobra. Niestety to nie weszło. Zupełnie inaczej się gra tym trollem, jakby to tak naprawdę nie był trollgun. Tak szybko ładuje. Aha, nie przebite osłony. Aha, no jednak. Jednak nie udało się zrobić za dużo w tej bitwie, a po tym przebiciu od STRV-a trochę uwierzyłem w ten czołg, ale trudno. Okej, teraz pora na siódme poziomy. No i zobaczymy na siódmym tierze. Najniższą penetrację ma KW-13, 86 penetracji. Okej, linia zakryta. Rzuciło ze szóstkami, jest kilka artylerii, więc takiej tragedii nie ma. KW-13 na tym dziale 76 mm. Cieszę się, że to jest normalne działo, nie żaden trollgun. I mogę jakoś posnajpić, chociaż teraz muszę bardzo uważać, bo jestem wykryty. Ale już powinienem być całkiem bezpieczny. Oj, ta arta strzela. Dobra, mam po spocie. Więc już coś mamy. Nie ma zera totalnego. No, dużo czołgów od nas snajpi widzę. Wychylę się. Może spróbuję coś pospotować. Jeszcze podjadę agresywnie, bo nikogo nie widzę. Aha, mamy Artę, mamy Skodę. No, szóste tiery już mogę przebijać z tą penetracją. To jest spory komfort. Oj, ale te 485M to będą kłopoty, żeby przebić niestety. Który podjeżdża agresywnie. No, zobaczcie to, że
Że mu nic nie mogę zrobić. O kurde. Dobra, dałem mu gąskę, objechałem go. Nie wiem, ktoś mi pomoże. Odbiłem go. Aha. Okej, okay, rozwalony. Ale arty jeszcze są w grze. Wymiana bardzo słaba, ale przeżyłem, to najważniejsze. No spróbuję uciec. Nie wiem, czy mi się to uda. Ktoś tam nie trafił. Już prawie jestem. Już prawie. Dobra, tu jestem bezpieczny, chociaż tylko arta. Tylko albo aż arta. Nie mam spota. Dobra, teraz już jestem bezpieczny. Ty 64 flankuje. Okej. A po drugiej stronie widzimy, że VKD przejeżdża. I KV jest na spocie. Ja pojadę na te bunkry i rozegram to z naszym typem. Ja już sensu powrotu nie widzę, bo nasi tam zdążą dojechać i wszystkich porozwalać. A przykładowo tego IKV-a to będę w stanie przebijać, między innymi. Było bardzo gorąco i niebezpiecznie. Jak ten T485M się na mnie tak po prostu ulał. I jak najbardziej mógł to wygrać. Ale sami widzieliście, że nie mogłem go przebić od przodu. Musiałem go strzelać od boku i tak dalej. Nawet chyba we własne od przodu mi się świecił na czerwono. I KV ucieka. O, jest szansa na mój damage. Weszło to. W ogóle wydawało mi się, że to nie wejdzie, że jest źle przycelowane, ale jakimś cudem te pociski tak wolno latają, że weszło. 680 metrów na sekundę. No nie jest to jakiś rewelacyjny wynik. Podjeżdżamy dalej po prostu. Mamy tego naszego typa. Bitwa wygrana. Jest 800 damage'a. Nie ma lipy. Też 1200 po spocie, to też jest spoko rezultat. Ale jeszcze artylerie są, między innymi. Więc spoko. O, właśnie jedną wykryłem. Aha, nie wiem, czy mogę w to miejsce przebić. Tylko, że trzeba trafić. No właśnie, ta celność nie jest dobra. Wejdzie to w końcu coś? O, weszło, 112. Podjeżdża ta arta, niestety kolejny strzał nie wszedł. W ogóle rozwaliłem mu ładowniczego i działo tym jednym strzałem. No Isa to nie przebije od boku. Tygrysa też, musiałbym chyba od tyłu jakoś. No widzicie, cały się świeci na czerwono. Też dla osób, które nie wiedzą, jeżeli strzelacie na przykład z pocisków AP albo APCR, to im większa jest odległość, tym więcej penetracji tracicie. A przykładowo, jeżeli macie hity załadowane, pociski, to wtedy niezależnie od waszego dystansu penetracja jest cały czas ta sama. Dlatego jeżeli macie mało penetracji, to teoretycznie opłaca się walczyć na bliski dystans, bo wtedy większa szansa, że przebijecie, będziecie mieć więcej penetracji. Wow, jak to KV-1 skoczyło w ogóle. Jak totalny szef. No co, mamy. Okej, okay, bitwę może być. Czas teraz na 8 tiery. Przechodzimy coraz wyżej. No i też powinniśmy mieć coraz większą penetrację. T4-400B to nie jest czołg, który jest dostępny dla wszystkich i tak dalej. On nigdy nie, jakby nie został wprowadzony, z tego co mi się wydaje, więc gramy T3-4-2 z penetracją 126. Zupełnie szczerze, ten czołg z tym działem wygląda jakby to był chiński light, a to jest czołg średni T3-4-2, penetracja 126. No, szczerze, z tą penetracją od boku powinienem poprzebijać te czołgi wszystkie, co tutaj są. Tak mi się wydaje. Ale oczywiście mogę też się mylić. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca penetracja. Mapa N z ósemkami to już w ogóle. No na dziesiątki to byłyby problemy na pewno. Podjadę sobie agresywnie, bo wydaje mi się, że to się uda. Widzę, że są to SHPTK po tamtej stronie. HWK też jest, burask. Dobra, strzelam buraska. Pierwszy strzał wchodzi. Mam fajny DPM-ik na tym dziale, to na pewno. Ten SHPTK się odwraca, nie trafił. No i zobaczcie, jak tutaj farmię. Dobra, już jest jeden SHPTK wcelowany we mnie. Nie będę się na siłę wychylać, chociaż HWK przejeżdża. No my tą stronę tego tartaku wygramy na pewno.
kwestia tylko taka, żeby nasz Patriot podjechał i tak dalej i powinniśmy to mieć na luzie, bo te wszystkie czołgi są w jednym miejscu i już mocno poobijane. Nasz Patriot po prostu musi ruszyć i... I już widzimy, że podjeżdża UDS, LC i Weny. Więc ja muszę tylko na to poczekać, na ten ruch. Te SHPTK się powoli wycofują. Chociaż jeden się chyba wychyla. Nie wiem, Buras będzie ratować, czy nie? O! Trafiłem w budynek. Ja podjadę sobie trochę bardziej, wychylę się na nie. Widzicie, że robię ten damage naprawdę łatwo. Ale z drugiej strony mam trochę szczęście, że właśnie maraton się zakończył i każdy gra tymi SHPTK. Bo to jest papier i pod mój odcinek to jest wręcz idealny scenariusz. AWK jak został. Powiem wam, że całkiem przyjemnie mi się gra. Nie mówię, że nie. Cały czas mogę farmić i przebijam. Ale to też dlatego, że podjechałem na taką flankę, gdzie te czołgi nie są opancerzone. Arta próbuje uciekać. Dostała chyba gąskę, ja poprawiłem tą gąskę w ogóle. Nie no, gra mi się fantastycznie na ten moment. Wyjeżdżam sobie i farmię tylko. Jest móc, bokiem, wszystko jest dla mnie bokiem. Karta ZZK ewidentnie działa. Postaram się zrobić jak najwięcej. Zobaczymy. Możliwe, że to będzie najlepsza bitwa na tym odcinku. Na ten moment 2300, tylko że jest bardzo szybka, bo to niestety ENSK w zwykłym trybie i... Aha, Skorpion w ogóle obity do one-shota. Nie trafił. T28 bokiem. No wszystko przebijam chyba w tej bitwie. Jeszcze ten DPM robi robotę na tym działku. A, tu już nie przebiłem. Dobra, jedziemy po Super Pershinga, odpuszczamy tutaj 28. Super Pershing ma HP i Super Pershinga. Fajnie by było podpalić. Aha, nie przebito pancerza z tyłu. Dobra, jak najszybciej trzeba. No zaraz, on się odwróci przodem. A, i widzicie, i podpaliłem. Tak celowałem w te okolice właśnie, żeby go podpalić. 4000 damage'a na stokowym dziale, na ósemkach. No ten wynik robi wrażenie. Możecie zostawić śmiało łapeczkę w górę i subika, jeżeli tego nie zrobiliście. Nie spodziewałem się, że zagram taką bitwę w tym odcinku. No dobra, teraz pora na 9 poziomy. I zobaczymy na 9 tierze, kto ma najmniejszą penetrację. A jest to obiekt 704. Kto spodziewał się, że ten niszczyciel będzie w tym rankingu? Niech da znać w komentarzu. Obiekt 704 na pewno na jakimś stokowym dziale, na drugim miejscu jest E50. Nie ukrywam, że wygodniej by było mi zagrać E50. 152 mm to jest tak, to stokowe działo. No dobra, mamy naszego obiekta 704. Działo możecie kojarzyć ze SU-152. To jest działo, które ma penetracji 135 na APK-u i 250 na pocisku HIT. Obiekt 704 to była moja pierwsza dziewiątka w całej grze, pamiętam. Że robiłem linię tych właśnie niszczycieli radzieckich i wbiłem obiekta 704 kiedyś jako pierwszą dziewiątkę. Co prawda, na pewno grałem na tym dziale, jednak wtedy one chyba było troszeczkę inne, w takim sensie, że no nie wiem, te hity wydaje mi się, że albo nie grałem na tym dziale, w sumie już sam do końca nie wiem. No nie będę was wprowadzać w błąd i jakoś teraz rozkminiać, ale na pewno grałem obiektem 704, tylko pamiętam, że to topowe działo na obiekcie 704 jest potężne. 595, udało mi się przebić. Od boku te czołgi będę przebijać, to jest pewne. Gorzej będzie właśnie z przodem tych pojazdów, bo 135 penetracji na 9 tierze, no to jest troszeczkę mało. Wow, udało mi się przebić tego projektu za 724. Kolega się tak rozlał. Muszę uważać właśnie na miasto. Chcę schować za tym nasypem. Na pewno wymaksowany obiekt 704 ma naprawdę fajne działko i można dobre te rezultaty robić, jak się ktoś przykampi, jednak ja jakimś takim wielkim fanem niszczycieli nie jestem, to już wam mówię od dłuższego czasu, w szczególności takich niszczycieli, które nie mają obracanej wieży, chociaż E4 też mi się nie grało jakoś dobrze. No co, na razie dwa strzały. No na ten moment... Nie wiem, czy ja jestem w stanie cokolwiek jakoś zrażować, czy coś. O, widzę, że T-443 wjeżdża na środek. Może uda mi się go trafić. O, dobra, dobra, jest tyłem. Bokiem. No i to weszło, 739. Na razie to... To wszystko robi wrażenie. 2000 damage'a.
Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Odnośnie matchmakingu. To tak, nagrywam ten odcinek, wszystkie te bitwy są jak najbardziej na żywo i tak dalej, tylko że niektórymi pojazdami gram po raz pierwszy i wydaje mi się, że jest taka zasada w WoCie, jeżeli ktoś gra po raz pierwszy jakimś czołgiem, bo to jest konto moje prasowe, to wtedy ten matchmaking jest trochę bardziej łaskawy, dlatego nie rzuca mnie tak za bardzo na plus 2, bo to są pierwsze bitwy tymi czołgami, dlatego tak jest. Przebiłem Conquerora za 500. 534. U mnie już jeden frag, 2600 damage'a. Absolutnie się tego nie spodziewałem, że mając 135 penetracji właśnie z dziewiątkami, ósemkami będę takie bomby sadzić. Ten face się wychyla. Ja jestem w stanie go przebić od boku. Tylko on jest przodem. Bok wieży. Zasłonił mi mój sojusznik teraz. Ale wychyla się Lansen. Dobra, na Lansena to ja się wychylę nawet mocno. Lansen wychylony. Dobra, wchodzi to 829. Co jest? 3400. I nasi szturmują akademiki. Trzeba to wykorzystać. Gdybym miał pocisk HE, to strzeliłbym z HE-ka właśnie do tego Skorpiona. Podjedziemy sobie na niego. I po prostu się na niego wychyla. Chociaż wutek jest bez spota. Nie wiem do końca, czy tak mogę. Skorpion strzelił, obiekt strzelił. Dobra, najwyżej zbiorę od WTK, wychylam się. Nasza SHPTK dojeżdża Skorpiona, strzelam go, dotaranuję. SU-101 tam strzeliło, nie wiem co z tym WTK-iem nadal. SU-101, czy ja mogę przebić SU-101? Od przodu chyba będę mieć spore problemy. Nawet dolną płytę mogę nie przebić. Dlatego podjadę i przyspotuję, mam dużo HP. Bitwa się praktycznie kończy. On tak jest bokiem trochę. No tak, strzeliłem, nieprzycelowany w ogóle strzał, może wejdzie, może nie, akurat się nie udało. O, ten SU-101 teraz będzie bokiem, bo jedzie po to SH, tylko że on będzie teraz schowany. O, no niestety, schował mi się. No, mam szar futura. Mam nadzieję, że on się obróci na szar futura. No właśnie, oddaję strzał. Przebijam trzeci frag. No ta bitwa też jest naprawdę fajna. Jeszcze wutek. Nie wiadomo co z tym wutekiem. On może być gdzieś na respie. Nie, no nie ma go. Nie wiem co wutek robił całą bitwę. Czy on do kogokolwiek strzelił? Czy nie? Ten Lafia może wycofa mi pod celownik. Oho, jest wutek. Dobra. Wychylony. Aj, nie weszło mi to. Dobra, trzeba oddać jeszcze jeden strzał na pewno. Jest, WTK, pestka. Nie wiem, czy dotaranuje lwa. Nie, nie udało się. 5200 na 9. Spoko. Podobała mi się ta bitwa. Bardzo szybka, dynamiczna. Jest ok. No i każdy chyba czekał na 10. Zobaczymy. 10 tierem on z najniższą penetracją jest typ 5 heavy. 75 penetracji, czyli jeszcze mniej niż 9 tier i chyba 8. Więc to będzie naprawdę spore wyzwanie na stokowym dziale, 15 cm. Lecimy. Okej, okay, mamy 10 poziomy, dwie artylerie po drugiej stronie. I nie wiem do końca sam co zrobić, bo jeżeli pojadę w to miejsce, to wydaje mi się, że będzie ciężko damage. Jeżeli pojadę do miasta, to też nie powinno być łatwo, ale chyba... No chyba jestem zmuszony do tego, żeby pojechać do miasta, no bo co mam strzelać się po wieży właśnie z tymi czołgami, mając 75 penetracji. Przecież ja ich będę strzelać za 10 albo 20. A w tym mieście może uda mi się kogoś spotkać, może kogoś tam przy snajpie jakimś cudem przebiję, nie wiem. Coś namieszam. Jechanie w tamtą stronę według mnie jest bez sensu. Też nasza strona ma o wiele gorszą sytuację, bo przeciwnik łatwiej może zrobić tam ogień krzyżowy i ogólnie ta mapa jest niezbalansowana, ta druga strona zdecydowanie częściej i łatwiej wygrywa. Brakuje jakiegoś czołgu na A5, taka E4 tam by się przydała, a nie tam gdzie stoi, ale niestety nie mam na to już wpływu. Leopard się ustawił tam. No, Leoparda to ja mogę przebić. No, ale niestety nie przebiłem. Jednak 316 spoko może być. Lepsze to niż nic i zrobiłem 316 w 4 strzałach. Leopard znowu jest tam wychylony. Aha, strzelił. Ja nawet mógłbym się tak chamsko na niego ulać z tym moimi punktami wytrzymałości. No, przepatrzcie się, jakie czołgi tam mają spota. O, jest grill. Dobra.
Nie przebiłem, trafienie krytyczne, ale grill powinien za to paść. Z tej linii 1-2, tam ktoś nie trafił. O, zaświeciłem znowu grilla. Zebrałem do czwórki. Jest leopard. Przebiłem go za 873. E4 zaraz będzie chciała do mnie strzelić. Ja chcę stąd uciec, schować się. Nie wiem, czy dam radę uciec. Dobra, udało mi się. Będę teraz tak jakby objeżdżać tą całą mapę. Żadnego meda chyba nie wyspotuję. Po lewej stronie może być tam 430 tylko, bo wszystko jest w spocie. Mogę powiedzieć po artylerii. Artylerię według mnie bardzo sprytnie to rozegrałem. Mam nadzieję, że tak samo sądzicie. No bo teraz tak. Ja zdobywam kontrolę mapy dla naszej drużyny. Ja nawet może pojadę i rozwalę artylerię typem 5 heavy. Nie wiem tylko, gdzie jest 430. Może być po lewej stronie, może być tam defensywnie. Dostałem spota. Trochę się tego obawiam. Ta artyleria może mnie sfokusować teraz. Nie wiem do końca, co mnie wyspotowało. Jak? Aha, dobra, wszystko już wiem. 430. Czy ja go przebiję jakimś cudem? No nie wiem, strzałem od boku. 222, nie udało się. Jedna arta tam. A 430 się odbił. Może chociaż wykryję tą artę dla naszych. Nie jestem ogłuszony. O, jest arta. Rozwalmy tą artylerię. Zanim złoży jaja. Niestety, 430 mnie dobiło. Nie zdążyłem obrócić wieży. Ale patrząc na to, jakie miałem możliwości, co działem, wydaje mi się, że zrobiłem naprawdę dużo i bardzo pomogłem mojej drużynie i więcej to dało, niż bym pojechał właśnie na stronę czołgów ciężkich. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Było ekstremalnie trudno momentami, ale chyba dałem radę. Też odnośnie typa zapomniałem powiedzieć, że w sumie to typem kiedyś się grało nawet rozgrywki e-sportowe, ale wtedy te hacki inaczej wyglądały i inaczej działały po nerfie hacków, typem się nie gra. Ale już kończąc odcinek i bez zbędnego gadania, dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapeczki w górę i nie zapomnijcie dać też znać w komentarzu, jaki ranking kolejny chcielibyście zobaczyć. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, to elo.